Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii News. No i dzisiaj chciałbym omówić zmiany, które nadchodzą, które były ogłoszone na piątkowym streamie. No niestety, ale nie miałem czasu nagrać filmu wcześniej i dlatego ten film pojawia się dzisiaj i dzisiaj sobie zrobimy takiego większego newsa, bo zobaczymy, co będzie się działo w tym tygodniu oraz zmiany, które były ogłoszone przez Wargaming na ich ostatnim streamie. Moi drodzy, ja wiem, że już Sosik nagrywał ostatnio o tym newsa, no ale myślę, że nie każdy ogląda i mój, i jego kanał, także myślę, że możemy sobie tutaj też to powtórzyć. Oczywiście do Sosika zapraszam was, wpiszcie sobie, nawet jeżeli nie wiecie, jak wpisać jego kanał, nawet jak wpiszecie sobie Sosik VOD, to wyskoczy wam. Ja tutaj postaram się wkleić jego kanał, żebyście mogli sobie kolegę zasubskrybować. Także cóż, moi drodzy, co było poruszone na ostatnim streamie? Ja sobie tutaj to czytam z kartki, ale tutaj będą się przewijać wam screeny. Moi drodzy, jest przygotowany nowy tryb na Prima Aprilis, no i jest powiedziane, że to nie będzie coś takiego zwykłego, standardowego, tylko to ma być jakieś wielkie boom dla nas. Nie wiadomo, co to będzie dokładnie, ale zobaczymy. Cztery nowe mapy i będą to powiększone mapy. No i zaraz zajmiemy się tym, czemu one powiększone będą, także o tym sobie pamiętajmy. Ma się pojawić nowy czołg ciężki 10 poziomu i miał być ogłoszony dzisiaj w poniedziałek, ale w poniedziałek niestety ja nagrywam ten film, a takiej informacji jeszcze nie ma oficjalnej. Jeżeli dojdę do tej nieoficjalnej informacji albo coś mi się uda dowiedzieć ogólnie, oczywiście poinformuję was najszybciej na moim Facebooku, na moim fanpage'u na Facebooku. Moi drodzy, pojawi się poprawienie szczegółów statystyk. Tutaj będziecie mieli wrzuconego screena, o co tutaj chodzi. Będzie to teraz wyglądało bardziej przejrzyście i dużo, dużo lepiej to będzie wyglądać oraz będzie tam poprawiona minimapa i tak dalej, ale to jeżeli chodzi o kompas, czyli tutaj akurat mnie się to nie tyczy, ponieważ ja używam tej kwadratowej minimapki. Moi drodzy, będzie omówienie drzewka premium, czyli teraz drzewko premium będzie wyglądało też bardziej przejrzyście i lepiej to będzie wyglądać. Oczywiście tutaj też screen powinien się z tego pokazać. Wchodzi w najnowszej aktualizacji ma wejść mapka Westfield, Overlord oraz El Alamein. Czyli że możemy się spodziewać, że albo to będzie jutro ta aktualizacja, ale raczej wątpię, myślę, że raczej ta aktualizacja pojawi się po zakończeniu tego sezonu, czyli sezon zakończy się, czyli ten sezon nazywa się Flashpoint, ten sezon się skończy, no i po nowym sezonie będzie nowa aktualizacja do gry, wejdzie z nowym sezonem, no i wejdą trzy nowe mapki tutaj już do losowania standardowego. Moi drodzy, oraz bardzo fajna informacja, włoskie ciężary nadchodzą, prawdopodobnie pojawią się w lato tego roku, no i myślę, że to jest dość ciekawa informacja dla ludzi, którzy czekają na nowe linie i dla ludzi, którzy naprawdę lubią włoskie czołgi. Moi drodzy, prawdopodobnie w lato, czyli już skończycie sobie robić polskie medy, skończycie robić wszystkie pozostałe wymarzone dla was linie, no i zostawcie sobie czas na lato na włoskie ciężary. Nie ma powiedziane oficjalnie, kiedy to będzie, ale to tak prawdopodobnie będzie w okresie letnim. No i moi drodzy, trwają prace nad czołgami kołowymi. Czyli że tutaj już wracamy do poprzedniej informacji, czyli cztery nowe mapy, które będą powiększone, czyli prawdopodobnie będzie to przesmyk Skorpiona, który kiedyś już mogliśmy zobaczyć w screenach i tak dalej na jakichś stronach Wargamingu, czy na fanpage'u, czy gdzieś na jakichś grupach. Także myślę, że cztery te nowe mapy, które będą powiększone, będą stricte pod kołowce. Nie wiem, może akurat wyjdzie jakiś tryb na Prima Aprilis, gdzie Wargaming będzie chciał przetestować właśnie nowe pojazdy kołowe na tym trybie specjalnym Prima Aprilis. Nie mam pojęcia naprawdę, jak to będzie rozwiązane, no ale coś ciekawego na pewno się szykuje, no i myślę, że pod koniec roku tak te kołowce powinny już do nas wkroczyć na konsolę. Nie wiem, powiedzcie mi, co sądzicie o tych zmianach zapowiedzianych przez Wargaming. Mam nadzieję, że wam się to podoba, ponieważ ja troszeczkę się zapaliłem tymi zmianami. Okej, moi drodzy, zajmijmy się teraz tym, co czeka nas w tym tygodniu. Moi drodzy, mamy tutaj coś takiego, jak przygotuj się na wyzwanie prowadzenie do ataku. Niech tutaj mi się szybko załaduje i lecimy. Moi drodzy, bądź jednym z pięciu najlepszych zarabiających PD w swojej drużynie, aby otrzymać srebrny bonus. I będzie to od 30 marca
do 6 kwietnia. Ciesz się plus 25% premium do srebra, będąc jednym z najlepszych w swoim zespole. Zdobądź modyfikator Leading the Charge, umieszczając wśród 5 najlepszych zdobywców PD swojej drużyny. Czyli musicie być w pierwszej piątce w swojej drużynie pod względem PD. Ten bonus resetuje się codziennie i można go zdobywać do 5 razy dziennie. I będziemy mieli tutaj plus 25% premii do srebra. Dostępny dla poziomów tylko od 3 do 10. Myślę, że dość ciekawa rzecz. Myślę, że się przyda, bo zawsze jednak mnożniki do srebra się przydają, prawda? Żeby sobie pozarabiać. Lecimy dalej. Mamy operację golf teraz. Czyli mieliśmy już po kolei A, B, C, D, E, F i teraz mamy G, moi drodzy. Także lećmy sobie. Wspaniałość czeka z nagrodami za to zadanie. Ciekawe. Od 30 marca do 6 kwietnia. Czyli tutaj jest wytłumaczone, co to jest to golf i tak dalej. No i moi drodzy, tak, będziemy tutaj mieli po kolei zdobądź 2000 PD w dowolnej liczbie bitew, 15000 srebra, później 5000 PD będziemy mieli w dowolnej liczbie bitew, 40000 srebra, później mamy 8000 expa, 60000 srebra, 10000 expa, 75000 srebra, no i będziemy mieli tutaj już pod koniec 15000 expa, 115000 srebra, no i 20000 srebra. Będziemy mieli 5 boostów razy 3 do czołgu i 5 boostów razy 4 do dowódcy. Do wykorzystania oczywiście tylko w bitwach losowych. No i dobrze, lećmy sobie dalej i już powoli będziemy kończyć ten tygodniowy news. I tutaj mamy, lecimy tutaj jeszcze, tutaj będzie holiday event, czyli moi drodzy, ojejku, tutaj mi się coś nie tak odpaliło, moment, bo ja tutaj na dwóch urządzeniach działam, na telefonie i na konsoli po prostu, bo nie chce mi się czytać po angielsku po prostu i tłumaczyć na szybko, kiedy mogę po prostu z tłumacza to przeczytać, prawda? I tak, nie wykupiaj się z kroplami na Prima Aprilis. Okej, co tutaj będzie do roboty, moi drodzy? Aby otrzymać nagrody, wystarczy wygrać bitwę dla wielu graczy. Otóż to, bez żartów, nie wierzysz nam? Spróbuj, spójrz na poniższą tabelę. Czyli tak, musimy wygrać bitwę. I pierwsze ukończenie daje nam medal. Ty osiołku. Kolejne ukończenie, losowe upuszczenie, czyli będzie losowa nagroda, moi drodzy. I po otrzymaniu oszałamiającego Yudankei, czyli ty osiołku, medal za pierwszą wygraną, otrzymasz losowy łup za każdą kolejną bitwę wieloosobową, którą wygrasz w ciągu tygodnia, bez ograniczeń. Wśród możliwych losowych nagród jest mnóstwo zabawy, przyjrzyj się im poniżej. Ja tutaj wam pokażę, co będzie do wygrania. Oczywiście będą do wygrania emblematy, napisy, także myślę, że nic specjalnego niestety. No, przynajmniej jakieś emblematy będzie można wygrać, prawda? No, mało ciesząca nagroda, ale zawsze to jakaś nagroda jest. I teraz, moi kochani, dość jedna z takich ciekawszych informacji, bo tego jeszcze nie było, myślę. No i już załaduj się, dawaj. No i powinniśmy to mieć. No, jednak Xbox Series X nie może sobie poradzić z moim zaciekłym internetem. Dobra, mamy to. Okej. Mamy zdobądź kolejny czołg premium z wolnymi PD. Wykorzystaj w pełni swój bonus do konwersji wolnych PD, aby zdobyć nowe czołgi premium. I będziemy mieli tą możliwość od 30 marca do 6 kwietnia. Tutaj mi się... Co to mi się stało? Halo? O! Oczywiście wyrzuciło mnie ze strony. Gdzie to to jest? Boże święty, zaraz będę! A few moments later... I nie wiem, co się stało, nieważne, po prostu coś zwariowało. No ale okej, lećmy sobie dalej. I tak jak mówiłem, od 30 marca do 6 kwietnia. No i moi drodzy, tutaj będziecie mogli kupić swój czołg premium, który tylko chcecie, oczywiście z tej listy. Tutaj mi się uda cało zmieścić? Tak, uda mi się zmieścić cało. Dobra. Będziemy mieli tak, Lancena C, który kosztuje 7,5 tysiąca golda za 187,5 tysiąca wolnego expa. Czyli moi drodzy, te czołgi z tej listy, które widzicie tutaj na ekranie, zamiast do kupienia za golda, będą możliwe do kupienia za wolny exp. No i w tym momencie, jeżeli na przykład brakuje wam trochę wolnego expa, to pamiętajcie, że
Jest coś takiego jak konwersja doświadczenia czołgu na wolne doświadczenie. Jeżeli macie czołg już elitarny, albo 10 tieru, albo czołg premium, możecie sobie przerzucić ten exp na wolny exp. No i tutaj mamy coś takiego, że za jeden chyba golda mamy 35 expa. I w tym momencie na czas trwania tego wydarzenia to zostało przedłużone, że aż do końca tego wydarzenia będziecie mieli cały czas taki przelicznik, czyli mamy teraz bardziej korzystny przelicznik. Myślę, że dość fajna opcja, bo mamy tutaj dość ciekawe czołgi do zgarnięcia, takie jak Defender, mamy tutaj Lance na C, no Patton KR to nie jest ciekawy w ogóle. Tutaj mamy Aguille, tutaj mamy Atomica Centuriona, ten to jest HMH. AMX-ik po prostu. No dobra. Także cóż, moi drodzy, z tego tygodnia to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i powiedzcie mi, co myślicie o tym ostatnim streamie Wargamingu, o którym Wam powiedziałem, bo myślę, że zmiany szykują się ciekawe, no ale zobaczymy, co im z tego ogólnie wyjdzie. Także, moi drodzy, z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz, co sądzicie o tym materiale. A na chwilę obecną ja się z Wami żegnam. To by było na tyle. Hej!